Słuchajcie, zaczynamy kolejny odcinek The Sims 4. I co teraz się stanie? Początek odcinka, zaczyna się odcinek. Co Paweł teraz powie? No co on ma w tym momencie powiedzieć? No zgadnijcie, no co Paweł może powiedzieć w tym momencie, w tej chwili? No cześć dziubaski, witam was bardzo serdecznie. Wow, Paweł, co ty robisz? Jak dziubaski? Jak? Wow! To było mocne, nie, Paweł, przesadziłeś, wow! Spokojnie. No tak serio? Dziubaski? No nie wiem, nie wiem, czy to odpowiada, czy to w ogóle jest na miejscu. Dobra, słuchajcie, nie tak poważnie, witam was bardzo serdecznie. Chociaż z drugiej strony właściwie, czemu nie, możecie napisać w komentarzach na dole, jak powinienem się z wami przywitać. No pewnie, że tak, możecie sobie wybrać coś. Ciekawie jest, no, na samym odcinku, jak mi napiszecie, jak się mam w całym przywitać, to się z wami tak przywitam, zobaczymy. Najciekawsza opcja wygrywa. Słuchajcie, no możemy tak zrobić, słuchajcie. O właśnie, napiszcie w komentarzach, jak powinienem się z wami przywitać. I ja was zaskoczę później, tak? Zaskoczymy was. Okej, okay, dobra. Słuchajcie, kolejny odcineczek The Sims 4. Ostatnio była impreza, więc żeby było oryginalnie, to dzisiaj zrobimy coś innego. Czyli zróbmy sobie po prostu imprezę. Wow, wow, Paweł, aleś ty normalnie inteligentny. Taki kreatywny. Nie no, słuchajcie, była mi ostatnia impreza, zaraz wam pokażę nawet, która. Paweł już dzwoni. FBI. Tak jest, słuchajcie, ostatni był uroczysty obiad. Mieliśmy srebro, teraz mamy najcenniejszy zdobyty medal, złoto. No i bardzo dobrze. Także słuchajcie, bierzemy kolejną imprezę, zdobywamy medal. Chociaż wiecie co, tutaj pisze medal, ale ja widzę puchar. To nie jest medal. Medal to jest takie kółeczko z zawieszką. A to co tutaj widać, to są puchary. Panie i panowie z EA, a dokładnie z The Sims 4. Trzeba będzie to naprawić. No jak możecie mówić, że to jest medal? To nie jest medal. Nikt mi nie mówi, że medal to jest to. Nikt mi nie powie, że czarny jest czarny, a białe jest białe. No, no nie ma opcji. Dobra, słuchajcie, jedziemy dalej. Przyjęcie domowe myślę, że zrobimy, bo tutaj mieliśmy już srebro. Więc podejrzewam, że osiągnięcie złota będzie troszeczkę łatwiejsze niż w przypadku przyjęcia urodzinowego, które totalnie zawaliłem. Jakoś tak. Dobra. Dobra, zróbmy to przyjęcie domowe. Zobaczmy, kogo możemy tak. Gospodarze. Gospodarze. O, gospodarze. Znowu nasramy sobie troszeczkę tym. Gości. Maksymalnie 15. A dzisiaj zrobimy tak. Natalia Kopytko, proszę bardzo. Stefan. Nie, dzieci nie będę brał. Dzieci nie będę brał z tego względu, że nie chcę później mieć problemów, bo z dziećmi niestety nie można robić wszystkie interakcje, a czasami jest tak, że będzie potrzebna jakaś interakcja i będzie takie, wow, Paweł. Zrobiłeś błąd, nie? Teraz wszyscy dorośli są zajęci, a nie możesz sobie tutaj wziąć kogoś i z kimś tutaj pogadać. Weźmy Jarka Piastecznego, bo dalej jest przebrany za jakiegoś dziwolonga. Miłosza Piętkę sobie weźmiemy również, Weronikę Space. Bo już nie mogę brać, dobra, okej, jest 15. Wodzireja. Wynajmijmy rolę. Boże, a to zaraz się przytnie ta gra. Nie, słuchajcie, ta gra się może przyciąć po prostu. Żywieniowiec. O, teraz będzie mocno, słuchajcie. Zgodnie z tym, co teraz tutaj. Natalia Kopytko? Natalia Kopytko jest tym, to co ja robię? Nie no, Natalii Kopytko nie mogę wziąć, bo Natalia jest przecież w rodzinie. To weźmiemy sobie Jay Huntingtona trzeciego. No dobra, Jarka Piastecznego. Dawaj Jarka, dawaj. O, proszę bardzo. Czyli tak, 15 gości. Włodzirek, który jest wynajęty, żywieniowiec, który jest wynajęty, miksolog, który jest wynajęty, gospodarze 5, czyli mamy 15, 20, 21. Jezus, jest powoli, bo ja sobie jak liczę, to jest masakra. Dopiero co wstałem, dopiero co oczy otworzyłem, więc mogę mieć jeszcze problemy z liczeniem. Więc mamy 15, to mamy 5, czyli jest 20. 21, 22, 23. Teraz jest 23. Tak ostatnio, też liczyłem do 23 i wyszło mi 21. Dobra. 23 osoby. Ale zróbmy sobie w naszej rezydencji. Okej. Okay. Wykonujemy interakcję z gośćmi. 12 interakcji. Dobra, mam 5 gości. Jezus, 15 gości. I 5. I 5 osób. Dobra, czyli myślę, że damy radę. Zjedz coś. Dobra, słuchajcie, gdzie tu jest? Tutaj nasza jest Martynka. Martynko, pora zrobić obiad. Podaj obiad. Domowy gnocchi. Dniowe, Jezus, domowe.
No domowe też, że właściwie. Domowe dyniowe gnocchi. Kluski z czosnkiem. Dobra, niech będą kluski z czosnkiem. Myślę, że to będzie idealne rozwiązanie. Pawełku, co ty robisz? Pawełek jest głodny. Co to za urodzinki? Arcydzieło gospodarza, prowadzenie przyjęcia. Jeszcze się go trzyma, tutaj widzicie. Słuchajcie, nie wiem, co jest grane. Dopiero co ledwo się wykurowałem. Dobra, inaczej, nie wykurowałem się tak naprawdę do końca z mojego zapalenia gardła. Ja teraz czuję masakra po prostu. Normalnie już mnie tak piecze. Za chwilę będę musiał wziąć sobie coś do ssania, jakieś tabletki i possać, bo normalnie zaraz padnę. Dobra, Travis baśń jest. Jedziemy z tym dalej. Zapyta, jak minął dzień. Mamy wykonywać interakcje. Ma być 12 interakcji. Justyna. Zapasz kawę, chyba kpisz. Co to jest? Zobaczcie, jak przyszła ta kobieta do mnie ubrana. To jest kobieta Łucja Kurek. Ma na głowie jakiegoś tygryska. Żenada. No co, jak ty się ubrałaś? To już pan tutaj Jarek Piaseczny się ładnie ubrał. Zobaczcie, jak ładnie. No, sympatycznie, nie? Akurat to nie jest bal przebierańców, ale... W sumie... Czekajcie, dobra, przyjazne powitanie. Dalej, ta gotuje. Natalia śpi, więc Natalia niech wstanie. Jako, że Natalia jest kosmitką, to myślę, że się dogada z tą dziwną kobietą. Ona też śpi, ale ona jest bardzo zmęczona, więc jest lipa. Co on robi? Porozmawiaj. Omawia estetykę. Mogę jeszcze pokaszliwać, wybaczcie mi bardzo, ale... Jak mnie dusi, niestety nie dam rady już. Teoretycznie chodzę do pracy, więc no wiecie... Chodzę już do pracy, więc no... Mam nadzieję, że nam się nie załatwię, że tutaj też się nie załatwię za bardzo. Z tego wszystkiego. Patrz, ona sobie idzie żreć. No chyba kpisz, dziewczyno. Ty masz gadać z Jarkiem. Bo inaczej znowu wklepiemy lipę. Jezus, my zaraz to przegramy znowu. Moje simy zamiast zajmować się po prostu gośćmi, łażą, trują dupę zupełnie innymi rzeczami. No, masakra po prostu jakaś. Rozmowy o technikach fitnessu. A ty, kobieto, weź idź przywitaj z Jarkiem. Ty skończyłaś, to zacznij nie z Justyna. Nie, co to jest Justyna, to nie jest Natalia jakaś. Weź pogadaj z kimkolwiek. To jest Natalia Kopytko na rozmowę z nim. Ten wynosi śmieci. Dobra, dawaj z nią. Przyjazne powitanie. No i patrzcie, i ta zamiast ruszyć dupsko. No rusz dupsko, Justyna, co ty robisz? Kpisz, jajs robisz. Idź tam gadać z tym kolesiem. No ta też sobie siadła już. Zapytaj o jedzenie. Muszę pauzować, bo tutaj po prostu nie damy rady. Rozmawiam o najlepsze przynęcie. Martyna tu już gada, Justyna poszła się przywitać. Agata bez jaśpi. Sprawdź dziwne światło. Ej, obudziła się, bo jest impreza. Dziwna sytuacja. Wow. Ludzie, kosmici przylecieli. Spodek kosmiczny porywa Natalię. Jezus, nie Natalię, Agatę Kawkę. Wow. Widzieliście to? Wow. Będzie dobrze, wydaje ci się. Wow. Ją wcięło. Zabrali ją, kosmici. Czuje się to? What the fuck? Ale jazda. Ale to było dziwne. No dobra, słuchajcie, użyj pora dotyczących gotowania. Ty tutaj skończ rozmawiać. Rozmawiaj teraz tutaj z tą dalej. Jeszcze się z nim, jest, ona z nim gada, jeszcze się nie przywitała. No to chyba są kpiny po prostu. Nie zajmuj się barem, porozmawiaj na przykład z tą dziewczyną.
No to zajmie się nowym show. Oh my god. Tutaj z tą dziewczyną pogadaj. Julia Dąbrowska. Spróbuj pocieszyć, o. Na przykład. Proszę bardzo. 7. Rozgniewany? Czemu? Denerwująca rozmowa. Kontakty towarzyskie. Ej, Paweł, nie lubisz towarzystwa? Czyżby? Dlaczego? Co się stało? Maciej Drake. Zbesztaj. Rup Raban. Oh my god. Zaproś do patrzenia w gwiazdy. To nie, to z dwóch mężczyzn. To odpada. Ale masz poplotkować z nim. Ona niech skończy gadać z grupą. I porozmawia z tą dziewczyną. Plotkuj o sąsiadach. Oni już grupowo rozmawiają. Z nią przyjazne powitanie. Gdzie ona jest? Porywa jeszcze, kosmiciem porwali. Ta też tutaj z grupą rozmawia. Myślę, że tutaj pogadaj z tą dziewczyną, rozmawia o zainteresowaniach. Cel główny. No zaraz wypełnimy, mam nadzieję. Jest, okej, okay, dobra. Mamy. Mamy wypełnione. Przyjęcie główne jest. Cel główny jest zrobiony. Zjedz coś. Okej. Okay. Tutaj są dania. Zawołaj na posiłek wszystkich. Tak będzie najprościej. Patrzcie, wszyscy idą teraz po obiad. Zaraz zabraknie i tak. Jest dla 8 osób. Jedno danie jest zrobione na 8 osób, a tutaj mamy tymczasem 20 parę. Także takie wow, Paweł. Ale przesada, nie? Niech sobie coś zjedzą. A, flirtować musimy, czekajcie, niech ktoś flirtuje. Natalia Kopytko może flirtować. No tam się więcej osób wzięło, także poczekajcie, niech flirtuje. Więcej. Romantyczne. Flirtuj, o. To, że kobieta z kobietą, właściwie kosmita z kobietką. To nieważne. Kosmitka będzie flirtować z kobietą. God damn, co tu się dzieje? No, słuchajcie, ona tak dziwnie wygląda, dziwnie się ubrała, że to nie wiadomo, wiecie. Zaliczy? Zaliczyło. Okej, okay, teraz z drugą osobą. Opcje romantyczne. Flirtuj. Nie gadaj z nią. Czekajcie, bo nie zdążymy. Martyna. Agaty nie ma. Gdzie jesteś, Holender jasna? Tutaj jesteś, najbliżej masz do tej dziewczyny, do Agaty. Jest Agata, jest Agata. Więcej, romantyczne. Flirtuj. Justyna. Z Pawłem, co? Czekajcie, gdzie jest Paweł? Tu jest Paweł? Dobra. Jezus, Barabara od razu mi tam skoczyło. Barabara, nie, flirtuj. Woła na posiłek, nie jedz, okej, okay, dobra. Zobaczymy, czy zaliczymy to, zjedz tort, nie mamy tortu. Powinno być już 5, co jest grane? 4. Justyna. Nie rozmawiaj z Pawłem, tylko flirtuj z nim. No. No. Co wy, tacy? Gdzie ona jest? Czemu ona poszła do toalety? Kpisz? A co mnie obchodzi, że ty chcesz do toalety iść? Ty miałeś do Pawła podejść i flirtować z nim, a nie... Kurde, no ja pierdzielę. Te simy są takie tempe, czasami. A ty nie, nie sprzątaj, tylko weź z nią flirtuj. Weź, odłóż tych Holender, jasne naczynia. Ona tu stoi. Poflirtujcie sobie. Jest, zaliczone. Nie chcę mówić muzyki, słuchaj muzyki w tym samym momencie. Okej, okay. Nie chcę mówić, się pocałują. Okej, okay. Czekajcie. Nie słuchają. Chociaż nie, to może będą słuchać za chwilę. Nie się pocałują, czekajcie, to zróbmy tak. Justyna z Pawłem. Więcej opcji, romantycznie.
Pocałuj? Poślij pocałunek? Żartujesz, nie ma pocałuj? Pocałuj w policzek, dobra, też się zaliczy. Agata, bardzo niezadowolona. Gdzieś tu była... Martyna. Martyna jest tutaj, dobra. Więcej opcji, romantyczne. Kobieta z kobietą, dobra, ale nie wybaczcie mi. Pocałujcie się. Okej, Paweł już tutaj z Justyną zaliczyli. Więc Paweł teraz Justynę. Na odwrót, więcej opcji, romantycznie. Pocałuj. No, dawajcie, 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 dawaj ta. Gdzie oni są? Dobra, to one tam się pocałowały gdzieś. A ci nie wiem, stali w miejscu, popatrzyli na siebie i właściwie tyle. Pocałuj, inaczej nie wyjdziecie stąd. Uwierz mi. Jestem panem i władcą w tej grze. Nie wypuszczę was. Zniszczę wam drzwi i okna. Jezu, oni mają się pocałować, ludzie! Macie się pocałować, nie musicie iść na górę. Zostało 6 sekund, 5, 4, 3... Nie, oni pójdą sobie do toalety się pocałować. I znowu anulowali. Co za łeby. I co za franki. Brązowy medal on zdobył, no fajnie. Czujecie to? I tak to wygląda, słuchajcie, tak wygląda po prostu zdobywanie medali... pucharów, moim zdaniem właściwie, to są puchary. Puchary w tej grze. No przecież to są kompletne ciołki. No co oni robią? Byli na dole w kuchni, mieli się pocałować. Patrzą na siebie. Dobra, wyjdziemy, chodź wyjdziemy, nie? Klikam jeszcze raz. Dobra, chodźmy teraz na górę do toalety. I koniec właściwie, no goddammit. Już dawno byłoby zaliczone, już by dawno mogło być przynajmniej srebro. Masakra. A patrzcie, tyle simów miałem, żeby osiągnąć ten cel. Niesamowite. Oj, ciężka sprawa. Dobra, słuchajcie, tyle na dzisiaj. Niestety nie udało się... A co z tą Agatą? Ona była porwana. Przyniosłaś coś z kosmosu? Nie, nic chyba. Chyba nic nie ma. No dobra, okej. W takim razie dzięki za uwagę. Do zobaczenia wkrótce. Trzymajcie się, pa, pa.